Ewangelii według świętego Jana. Ten, kto przybywa z wysoka, jest ponad wszystkim. Kto zaś pochodzi z ziemi, do niej przynależy i mówi po ziemsku. Ten, kto przybywa z nieba, jest ponad wszystkim i daje świadectwo o tym, co widział i słyszał. Tymczasem nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Ten jednak, kto przyjął jego świadectwo, tym samym potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten, kogo posłał Bóg, głosi jego naukę, gdyż Bóg daje mu swego ducha bez ograniczeń. Ojciec miłuje Syna i wszystko przekazał w jego ręce. Stąd każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast nie jest posłuszny Synowi, nie będzie miał udziału w tym życiu, lecz ciąży na nim gniew Boży. Niesamowity fragment, który dodaje nam ewangelista między różnymi historiami tej Ewangelii według świętego Jana. Mamy tutaj jasno wskazane na to, że Jezus jest tym, który przychodzi z wysoka, który nie mówi po ziemsku i trzeba jakby się narodzić na nowo, być tym człowiekiem z wysoka, tym człowiekiem duchowym, jak mówi święty Paweł, żeby potrafić przyjąć to jego przesłanie. Oczywiście ono jest dla każdego, ale to nie jest kwestia tyle intelektu, tyle poszukiwań, tylko jakichś naukowych, ale jest to kwestia przyjęcia przez wiarę tego, co Bóg chce mi objawić. Wiara rozumiana jako oświecenie duchowe, które ja chcę przyjąć, któremu ja chcę być posłuszny. I Jezus, całe Jego posłannictwo, całe Jego działanie, wszelkie Jego słowo jest takim jednym wielkim objawieniem czegoś z wysoka, czegoś, czego wcześniej nie znaliśmy, czegoś, co jest, można powiedzieć, w samym jądrze, w samym centrum Boga, w samej Jego istocie, w tym, jaki On jest. Zobaczmy, że mamy tutaj mowę o Ojcu w tym krótkim fragmencie, mamy mowę o Jezusie, o Duchu Świętym. I strasznie mi się w tym kontekście podoba intuicja ojców Kościoła, że cała Trójca działa razem. Jeden z ojców Kościoła mówi, że Bóg Ojciec ma jakby dwie ręce, którymi chce działać w życiu człowieka. Pierwszą ręką Boga jest Jezus Chrystus, posłany przez Niego na ziemię. Natomiast drugą ręką Boga, która wchodzi z działaniem w konkret życia człowieka wierzącego, jest Duch Święty. A więc zobaczmy, jakby cały Bóg, cały w sobie wychodzi do człowieka po to, żeby mu się objawić, po to, żeby człowiek poznał prawdę Bożą, poznał to, co nam proponuje, przyjął tą drogę życia. I też Jezus jasno mówi, że nie wszyscy przyjmują to świadectwo. Nie wszyscy, a nawet mówi, nikt nie przyjmuje Jego świadectwa. To jest niepojęte, że Bóg może zrobić wszystko ze swojej strony, żeby mi siebie objawić, żeby Tobie się objawić, żeby do Ciebie przemówić, do Twojego serca, a jest taka możliwość, że Ty Go nie przyjmiesz. A ta możliwość się bierze stąd, że On Ciebie kocha i daje Ci wolność. Czy to oświecenie przyjmujesz, czy nie? Dobrego dnia. Życzę, żebyś przyjmował działanie Boga, działanie całej Trójcy w swoim życiu, działanie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże.